Werner Herzog. Rozmowy w celi śmierci. Darley Routier. Kara śmierci orzeka się w 33 amerykańskich stanach. Ale ostatnimi laty coraz mniej stanów ją wykonuje. Zwykle stosuje się śmiertelny zastrzyk. W pewnych przypadkach Utah i Oklahoma dopuszczają wykorzystanie plutonu egzekucyjnego. Jestem Niemcem, czyli człowiekiem z zupełnie innego kręgu kulturowego. Jestem też gościem w Ameryce, ale mimo całego szacunku zdecydowanie sprzeciwiam się karze śmierci. Gainesville w Teksasie. Więzienie Mountain View. Przyjeżdża furgonetka. Z jedną, prawie niewidoczną więźniarką. To Darley Routier, skazana na śmierć za zabójstwo dwójki swoich dzieci. Z powodu ryzyka samobójstwa władze więzienne ubrały ją w strój z papieru. Mountain View to więzienie dla kobiet, w którym przebywają nieliczne skazane na śmierć w Teksasie. Routier pozostanie tu do egzekucji, która odbędzie się w Huntsville, 240 km stąd. Ta scena przypomina mi misteria męki pańskiej z mojej rodzinnej Bawarii. Chcesz coś powiedzieć? Jakieś komentarze? Nie zabiłam moich dzieci. Darley Routier, you have been here. Od jak dawna przebywa pani w celi śmierci w Mountain View? I came here early February 1997. Przyjechałam na początku lutego 1997 roku, czyli 15 lat. Tak. Jak radzi sobie pani z odosobnieniem? Dzięki Bogu mam rodzinę i przyjaciół, którzy wspierają mnie w mojej walce. Ale jest trudno. Człowiek jest odcięty od świata, od rodziny, od zwykłego życia. Wie pani, co się dzieje na zewnątrz? Chociażby w wyborach? Tak. Staram się być na bieżąco. Czytam gazety. Uczestniczę też w programie pracy więźniów. Więc przez 2 godziny dziennie mogę oglądać telewizję w świetlicy. Oglądam wiadomości, co się dzieje. Pracuję parę godzin dziennie. Jaka to praca? Teraz szydełkuję. Robię kapę z godłem Dallas Cowboys. Haftujemy i szydełkujemy na specjalne zamówienia. Embroidery work and the crocheting for special projects. Czy może pani układać włosy tak, jakby pani chciała? Istnieją jakieś ograniczenia co do ich długości?
Well, there's not limit like to the length, how long. Takich ograniczeń nie ma. There's not a limit of that. I mean, ale wszystkich obowiązuje higiena. Hygiene is a must in here. Jesteśmy kobietami, dbamy o czystość i schludność. But you're very limited. Ale wszystko zależy od tego, co tu mamy i na co nam pozwalają. Jeśli któraś chce zrobić sobie jakąś fryzurę, to może. You can do that if you want to do that. Some makeup. A makijaż? Some makeup. They have a few things that you can buy. Niektóre rzeczy można kupić w więziennej kantynie. You want to look beautiful, even chce pani być piękna, nawet w więzieniu. Kobieta lepiej się czuje, kiedy może o siebie zadbać. Poza tym to swoisty symbol normalności. Element zachowań ze świata na zewnątrz. To był świat Darley Routier. Rowlett na przedmieściach Dallas. Okolica wygląda na zamożną. Duże domy, wypieszczone trawniki. Nic nie wskazuje na najgorszą ze zbrodni. Ale to stąd, z domu Routierów 6 czerwca 96 roku o 2:31 w nocy zadzwoniono na policję. Dzwoniła Darley Routier. Policja, słucham. Niech ktoś przyjedzie. Włamali się. Poranili mnie i moje dzieci. Słucham? Pocięli mnie i dzieci, moich synków. Kto? Mój synek umiera. Chwileczkę, już wysyłam karetkę. Moje dzieci umierają. Co się dzieje? O Boże. Myślałam, że nie żyję. Śmierć poniosło dwóch synów Darley. Trzeciemu, 7-miesięcznemu, który spał na górze, nic się nie stało. To Damon po lewej i starszy Devon po prawej. Mieli 5 i 6 lat. Sądzono panią tylko za śmierć młodszego, Damona? Tak. Za dzieciobójstwo. Miał mniej niż 6 lat. Tylko 5. Tak. Jak pani go pamięta? Jak pamiętam Damona? Jak pani go wspomina? Był zupełnie inny niż Devon. Trochę nieśmiały, taki synek mamusi. A big mama's boy. He was the type that. O wiele spokojniejszy. He was more quieter. Lubił się bawić z innymi dziećmi, ale był cichy. He loved to play with all the other kids, but he was more quiet. He wasn't, you know, as loud. And where Devon was more. Natomiast Devon był pełen energii. He was always. Wciąż żartował i się wygłupiał. And being silly, and but when they were together. Kiedy byli razem, doskonale się równoważyli. Załóżmy, że z jakichś powodów zostanie pani zwolniona. Władze nadal mogą panią oskarżyć o śmierć drugiego syna, prawda? Teoretycznie tak. Proces niby dotyczył jedynie zabójstwa Damona. Mimo to chodziło nie tylko o niego, ale i o Devona. Nie próbowaliśmy udowodnić, że nie zabiłam Damona. Przez cały czas zależało nam na wykazaniu, że nie zabiłam żadnego z moich dzieci. Miejsce zbrodni. Zbierając dowody, śledczy szybko zaczęli podejrzewać Darley. Nawet policjanci, którzy dotarli tam pierwsi, mieli wątpliwości. David Waddell, can you tell me co pan tam zobaczył? Kiedy podjechałem pod dom, ujrzałem biegnącego mężczyznę. Wysiadłem i krzyknąłem, żeby się zatrzymał. To był Darley Routier. Mąż? Tak. Mąż Darley. I asked him what he was doing.
Zapytałem, co robi. Odparł, że tam mieszka i że biegnie po sąsiadkę, która jest pielęgniarką. Jak to wyglądało? Co pan zobaczył? Darlene nadal rozmawiała z dyspozytorką, opisując, co się dzieje. Dwaj chłopcy leżeli na podłodze w salonie. Jeden na pewno już nie żył. Drugi się poruszał. Ona stała tuż obok i rozmawiała przez telefon. Poruszał się? Jakby próbował pełzać. Krztusił się krwią, łapał oddech. Na pewno wciąż żył. Nie zapomnę jego twarzy. Patrzył na nas, miał otwarte oczy. Krztusił się krwią, był przerażony. Wiedział, że umiera? Tak sądzę. Darren wrócił. Powiedziałem mu, by pomógł drugiemu chłopcu. Próbował ratować tego na środku salonu. Nie pamiętam imion, nie wiem, który to był. Kiedy spojrzałem, Darren próbował go reanimować. Przy każdym oddechu z piersi chłopca tryskała fontanna krwi. Widać było, że odchodzi. A Darlie? Darlie stała przy barze, między kuchnią a salonem. Nie przejmowała się chłopcami. W pewnym momencie zapytała mnie o biżuterię na blacie. Spytała, czy ktoś ją ukradł. Potem powiedziała, że dotykała noża, którym zabito chłopców. Że chwyciła go i zatarła odciski palców. Wierzyłem, że do domu wdarł się intruz, ale po przeszukaniu nikogo nie znaleźliśmy. Myślałem, że wciąż jest w domu. Przyjechało wsparcie, sprawdziliśmy. Nikogo nie było. Wcześniej myślałem, że zaraz się pojawi. Żadnego intruza nie było? Nie. Darlie Routier. To był zwykły dzień. Położyłam się, chłopcy spali na dole, ze mną. I nagle poczułam, jak Damon szarpie mnie za ramię, wołając, mamo. Kiedy się ocknęłam, zobaczyłam mężczyznę. Wchodził do kuchni. Wstałam. Damon szedł za mną. Zobaczyła go pani, bo telewizor był włączony? Tak, taki wielki za nami. Światło też? Tak. Wstałam. Damon skradał się za mną. Kiedy doszłam do kuchni, ten mężczyzna wchodził do składziku, do garażu. Zastanawiają mnie pani obrażenia. Czy nie potwierdzały, że mówi pani prawdę? Tak sądzę. Jak panią zaatakowano? Podciął mi gardło. Mogę zobaczyć? Lekarz, który przeprowadził operację, mówił w sądzie, że tętnica szyjna została muśnięta, ale nie przecięta. Podobno zabrakło 2 milimetrów, czyli bardzo mało, żebym wykrwawiła się na śmierć w ciągu kilku minut. Wtedy byśmy tu nie rozmawiali. Zranił mnie też w przedramię. Możemy zobaczyć bliznę? Trochę wyżej. Widać? Tak. Był pan oskarżycielem w sprawie Darlie Routier. Kogo pan zobaczył?
Kogoś, kogo nie spodziewałem się ujrzeć. Kiedy brałem tę sprawę, nie spodziewałem się, że matka zabiła dwoje swoich dzieci. Ta myśl była mi zupełnie obca. I nagle zobaczyłem kogoś zdeprawowanego, złego, samolubnego, skupionego na sobie i całkowicie wypierającego to, czego się dopuścił. Darlie była osobą opętaną własnym życiem, która chciałaby wszystko było po jej myśli, która miała problemy finansowe i małżeńskie, która widziała w swoich dzieciach przeszkodę na drodze do realizacji własnych celów. Badając finanse Routierów, odkryliśmy, że byli w poważnych tarapatach. Krótko przed zabójstwami zwrócili się o pożyczkę. Prośbę odrzucono z powodu ich kiepskiej sytuacji finansowej. Nie spłacali kredytu hipotecznego, kart kredytowych. Żyli ponad stan. Drogie meble, samochody, łodzie, wakacje. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że doskonale sobie radzą. Ale w rzeczywistości przepuszczali pieniądze, a nie było ich stać na taki styl życia. Wydaje się też, że Darlie myślała o samobójstwie. Napisała o tym w swoim pamiętniku dla dzieci. Próbowałam przekonać świat, że Darlie jest niewinna. Ostatnia nadzieja to ułaskawienie przez gubernatora? Darlie i ja nie zaakceptujemy życia w więzieniu. Od samego początku mówiła, że wolałaby umrzeć, niż spędzić życie w więzieniu za coś, czego nie zrobiła. Walczymy o jej wolność, albo przynajmniej o nowy proces. Ale w najgorszym razie, jeśli nie będzie nowego procesu, jest pani gotowa na najgorszy scenariusz? Nie. I nigdy nie będę gotowa. Jeśli zabiją ją, zabiją także mnie. Mam nadzieję, że jeśli to się stanie, mnie już nie będzie. Jak można znieść coś takiego? Nie będę na egzekucji. Nie będę patrzyła, jak zabijają mi córkę. Nie chciałaby tego. Nie wiem, co zrobię. Minęło 15 lat. Wszystkie apelacje odrzucano. Darlie wciąż przebywa w pojedynczej celi, czekając na egzekucję. Na przekór wszystkiemu sfotografowała się w więzieniu, jakby była to tylko chwilowa odskocznia od normalnego życia. Od chwili aresztowania twierdzi, że jest niewinna. Werner Herzog, rozmowy w celi śmierci. Darlie Routier. Jest pan pewien, że w sprawie Darlie Routier skazano właściwą osobę? Całkowicie. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Nie zna mnie pan, ale gdybym tylko jakieś miał, natychmiast bym panu o nich powiedział. Ale nie mam. Wszystko wskazuje na Darlie. Nic nie świadczy o udziale kogoś innego.
Początkowo brałem pod uwagę, że w domu było dwoje ludzi. Podejrzewałem też Darina Routiera. Oto Darin Routier, mąż, który także był w domu. Rozwiódł się z Darli, ożenił z kimś innym. Ale od samego początku twierdził, że jest niewinna. To bardzo trudne. Nie mogę patrzeć, jak moją żonę uznaje się za kogoś, kim nie jest. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, ujrzycie zupełnie inną osobę. Darli można tylko kochać. Jestem przekonany, że jej wersja jest nieprawdziwa. Nawet nie ociera się o prawdę. Mogłaby się pomylić raz czy dwa. Ale tu nie zgadzało się nic. I nie zgadza się do dziś. Nie pasowało wtedy, nie pasuje także dzisiaj. Wciąż pytałem śledczych, jaka jest jej wersja, co według niej się stało. Chciałem to zrozumieć, ale nie mogłem. Potem policja ustaliła, że siatka w oknie została przecięta nożem, który znajdował się w kuchni. Na nożu były takie same cząsteczki, jak na przeciętej siatce. To zastanawiające, prawda? Czy mamy uwierzyć, że napastnik w jakiś cudowny sposób wszedł do domu, wziął nóż do chleba z kuchni, przeciął siatkę, potem grzecznie odłożył nóż na miejsce, a następnie wziął inny nóż i popełnił te straszne zbrodnie? Materiał dowodowy wskazywał, że wszystko to czysta fantazja. That knife was a rounded tip to był nóż do chleba z zaokrąglonym czubkiem i ząbkowanym ostrzem. Serrated. That knife nie można nim było przeciąć siatki. In that screen and cut it. What we found out since. Why could dlaczego? It do that? Because it has a round bo miał zaokrąglony tip. Czubek. Why would you use a serrated round tip po co sięgać knife po taki nóż, when you've got a whole by przeciąć siatkę? Skoro jest mnóstwo innych, lepszych. To nie ma sensu. Wiemy, że zrobiła wszystko, by zafałszować miejsce zbrodni. Na przykład lampa. Poza tym kwiaty w pokoju, gdzie były dzieci, zostały specjalnie przewrócone. Odkurzacz w kuchni. Wiemy, że Darli Routier postawiła go tam po fakcie. Pod odkurzaczem znajdowały się krwawe odciski stóp. Odpowiadały odciskom Darli Routier. Ale przyjrzyjmy się jej wersji o intruzie. Budzi się, napastnik ucieka. Tłucze szkło, zanim ona dociera do kuchni. Darli goni go przez kuchnię, a napastnik upuszcza nóż w składziku. Jakie to dla niej wygodne. Wtedy się wycofuje i dzwoni na policję. Krew pod odkurzaczem i krew na odkurzaczu należy do niej. Kapała prosto na niego. Krew na uchwycie odkurzacza to też jej krew. Wskazuje, że chwyciła za rączkę, by go przestawić. Poza tym ślady odkurzacza na podłodze we krwi powstały zanim krew kapała na podłogę. Materiał dowodowy z kuchni zaprzeczał wszystkiemu, co mówiła dalej. Była też kwestia DNA. Trzeba pamiętać, że wówczas w stanie nie było żadnej innej sprawy, w której zbadano by więcej próbek DNA. Zbadaliśmy ponad 100 próbek. Mogliśmy dosłownie stworzyć mapę rozmieszczenia DNA w tym domu. I wszystkie te próbki udało się zidentyfikować. Wszystkie należały do trzech osób. Do Devona, Damona i Darli Routier. Nic nie wskazywałoby, w domu był ktoś inny. Czyli nie było intruza. Nie było tajemniczego zabójcy. To nie był nowy odcinek Ściganego z jednorękim mordercą. Nic z tych rzeczy.
Stephen Cooper, you are. Jest pan prawnikiem Darley Routier. Post-conviction attorney. Jak wygląda linia obrony? Well, primarily the issue is that she is innocent in fact. I dysponujemy dowodami, które to potwierdzają. Liczymy, że zdobędziemy więcej dowodów dzięki badaniom DNA, które trwają albo zostaną zlecone. Wersja, którą przedstawiło oskarżenie, opierała się prawie wyłącznie na opiniach ekspertów, którzy nie mieli odpowiednich kwalifikacji. Didn't do the necessary background investigation in order. Give me one example. Poproszę o przykład. Well, the niejaki James Cron. James Cron came into przybył na miejsce zbrodni o 4 lub 5 rano. 4 or 5 o'clock in the morning, and it was horrific. To był potworny widok, krew i inny materiał dowodowy w całym domu. I.e. blood evidence and other things throughout the house. Na sali sądowej Cron przyznał, że już 20 minut po przyjeździe nabrał pewności, że sprawczynią jest Darley. Uznał tak bez analiz rozprysku krwi, bez jakichkolwiek badań kryminalistycznych, niezbędnych na takim miejscu zbrodni. Stwierdził, że jest winna. A to wpłynęło na dalsze postępowanie, ponieważ zaledwie po 20 minutach śledczy zaczęli zbierać dowody, które potwierdzały jej winę, a nie takie, które mogłyby wyjaśnić, kto popełnił zbrodnię. To jedna z zagadek. Zakrwawiona skarpetka znaleziona 70 metrów od domu. Jak pan to wyjaśni? How do you explain that? Well, we know that the sock. Z badań wynika, że to krew obu chłopców. Ale to dziwne, że skarpetka leżała przy studzience burzowej na widoku. The sock was found next to a storm drain, and it was laying out exposed as though whoever left it there wanted it to be found. Jakby ktoś chciał, by ją znaleziono. If you're going to try to hide evidence, ktoś, you don't kto chce ukryć dowody, tak nie robi. Wyrzuca je do kosza na innej ulicy albo do kanału, a nie zostawia na widoku, żeby można było je zobaczyć. Bo o to w tym chodziło. Nie wiem, kiedy podrzucono skarpetkę, ale moim zdaniem zrobiła to Darley. Prokuratura twierdzi, że Darley zabiła te dzieci i zafałszowała miejsce zbrodni. Między innymi przenosząc skarpetkę z krwią Damona i Devona oraz śladami własnego DNA 70 metrów od domu. Wykluczamy, że zakrwawione skarpetki latają? I would exclude that. Tak. And you would exclude. I że dostała nóg i przeszła 70 metrów. And travels 75 yards. Not this bloody sock. I've seen. Nie ta skarpetka. Widziałem ją. Do you have an explanation how? Może pan wyjaśnić, w jaki sposób krople krwi synów Darley znalazły się na plecach jej koszuli nocnej? I do. Myślę, że zadawała im bardzo mocne ciosy. Kiedy unosiła i opuszczała nóż, krople spadały jej na plecy. Ciosy były tak silne, że nóż przebił ciała ofiar i uszkodził betonową podłogę pod nimi. By zadać je z taką siłą, musiała sięgać ręką daleko za głowę. Oskarżenie twierdzi, że kiedy zabijała dzieci i raniła samą siebie, w jakiś cudowny sposób te drobinki krwi uniosły się w powietrze i wylądowały na śladach krwi pochodzących bezpośrednio z zabójstw. Nasi eksperci twierdzą, że matematyczne prawdopodobieństwo czegoś takiego jest bliskie zera.
Nie zapominajmy, że krew chłopców była też na przodzie jej koszuli. Nie mówimy o plamach, o smugach, jakby ją chwytali, albo jakby ona ich tuliła. Krople krwi były też na obu jej ramionach. Według naszych ekspertów, ich układ wskazuje, że siła zamachu była skierowana ku górze. Są na wierzchu materiału, co także zgadza się z tezą o kilkakrotnym unoszeniu noża. Kiedy brała zamach, część krwi z ostrza kapnęła na koszulę w obu miejscach. Ta krew należała do chłopców. Wszystko to wskazuje, że to Darley zadała chłopcom kilka ciosów nożem. Dowody są jednoznaczne. Zidentyfikowano wszystkie odciski palców, poza jednym, zatartym. To mógł być odcisk napastnika? O ile wiem, tego odcisku nie dało się zidentyfikować. Oczywiście odciski były w całym domu. To naturalne. Ten odcisk zbadano, ale był zbyt zatarty. Nie udało się go określić. Obrona twierdzi, że to może być odcisk rzekomego napastnika. To ich ostatnia nadzieja, ale raczej się zawiodą. To nie był odcisk Darley, Darina, żadnego z policjantów ani ratowników. To nie był odcisk chłopców. A skoro tak, to czyj był? Według prokuratury nie dało się go zidentyfikować. Był zbyt rozmazany. Nieprawda. Zbadało go czterech niezależnych ekspertów. Biegły z prokuratury chciał pomniejszyć jego znaczenie. Ponieważ odcisk znajdował się poza materiałem dowodowym przez dwa tygodnie. Jestem pewna, że próbowali go komuś przypisać. Słyszę o tym od 15 lat. I cały czas czekam, aż przedstawią jakieś dowody, że w domu był ktoś jeszcze. Nie mogą. Na sali sądowej obowiązują pewne zasady. Przede wszystkim liczy się prawda, a zaraz potem materiał dowodowy i procedury. Państwo Routier nie są skrępowani tymi zasadami. Od 15 lat mogą twierdzić, co chcą, wypaczać znaczenie dowodów, zmieniać zeznania. Mogą mówić, co im się podoba. Słyszałem te rewelacje o odcisku, ale ich nie potwierdzili. To samo dotyczy ich twierdzeń w związku z DNA. Mniej więcej co 5 lat przedstawiają jakąś nową, niezbadaną tezę. Ale nigdy nie zaprezentowali dowodu, który podważyłby werdykt ławy przysięgłych. Na werdykt przysięgłych w sprawie Darley Routier z pewnością wpłynęło to nagranie. Zrobiono je 8 dni po zabójstwach. Darley wyszła ze szpitala i wydaje się zdrowa. Świętuje urodziny Devona nad jego grobem. Po lewej jej 7-miesięczny synek, który w czasie zabójstw był z ojcem na górze. Nagranie pogrążyło Darley w oczach opinii publicznej i przysięgłych. Dzień później ją aresztowano. I przy każdej wizycie w sądzie musiała się z niego tłumaczyć. To było polowanie na czarownicę? Oczywiście. Sprawę serpentyny w sprayu nad grobem bardzo nagłośniono. A przecież to nie przestępstwo. Nie.
The defense attorney agreed. Ale obrona się na to zgodziła. Chodziło o to, by pokazać kobietę, której dzieci zamordowano kilka dni wcześniej, a ona sama omal nie zginęła. By opinia publiczna i przysięgli mogli uznać, że jest morderczynią, że zabiła własne dzieci. That's absurd. To absurd. On its face. But yet that was the basis. Ale prokurator jasno powiedział, że kiedy zobaczył nagranie w telewizji, od razu wiedział, że Dali jest winna. To moja siostra i jej chłopak przynieśli serpentynę w sprayu. Wszyscy wiedzieli, że moi chłopcy ją uwielbiają. Ciągle się nią bawili, przepadali za tym. And so that was to było na ich cześć. In honor of wynikało them. Z miłości. In love of chcieliby them, takiej uroczystości. And the prosecution. Ale oskarżenie wycięło jakąś minutę z całego dnia ze mną nad grobami z serpentyną w sprayu i pokazało to przysięgłym. Pierwszy raz zobaczyłem to nagranie w domu. Oglądałem wiadomości. Jako rodzic nie mogłem zrozumieć, jak matka może robić coś takiego. To było odrażające. To jedna z tych rzeczy, które człowiek chciałby jakoś pojąć, ale nie może. Tego nie da się zrozumieć. Pamiętam, że kiedy odtworzono nagranie w sądzie, reakcja przysięgłych była taka sama jak moja. Nie mogli uwierzyć, że matka, która straciła dwoje dzieci, może się śmiać, żartować i wygłupiać nad ich grobami. Jako rodzic nawet nie wyobrażam sobie utraty dziecka. Tak, ale to nie przestępstwo. Mimo wszystko uważam, że przysięgli powinni to zobaczyć. Nie jestem przekonany. Mógł pan pokazać nagranie po uznaniu jej za winną. Moim zdaniem tak byłoby lepiej. Przysięgli oglądali je 9 razy w trakcie obrad. To prawda, ale ona przedstawiała się jako kochająca matka, która nigdy nie zrobiłaby czegoś podobnego. Po procesie słyszeliśmy tylko o tym. Tylko o tym. Cały czas serpentyna w sprayu. Kto by pomyślał, że można zostać skazanym na śmierć przez serpentynę w sprayu? Werner Herzog, rozmowy w celi śmierci. Darlie Routier. Trudno jest zrozumieć motywy. Gdybym miał zgadywać, jak myśli sprawca takich czynów, spaliłbym zapewne mnóstwo neuronów, a i tak nie znalazłbym odpowiedzi. Wszyscy rozumiemy bójki w barach, które kończą się zabójstwem albo włamania. Ale coś tak nihilistycznego i niepojętego? Dla pana też? Tak. Tylko niewielki odsetek społeczeństwa jest zdolny do czegoś takiego. Może to ich styl życia? On miał zapewniać środki, ona dbać o dzieci i rodzinę. Kiedy on zawodzi, ona oddaje dzieci Bogu. Nie będę się już zajmowała tym problemem. Dlaczego mam się poświęcać dla tych dzieci? Teraz są dla mnie tylko brzemieniem. Właśnie. Nie wiem, zgaduję. Te pozornie beztroskie zdjęcia Darlie wykonano w celi śmierci. Mogła nosić jedynie więzienny kombinezon.
Well, things are moving slowly. Sprawa toczy się powoli. Nie mieliśmy jeszcze szansy przedstawić naszych nowych dowodów sędziemu, który podejmie tę decyzję. Ale kiedy będziemy mieli wyniki analiz DNA i innych badań, każdy rozsądny sędzia uzna, nie musi uznawać, że jest niewinna. Wystarczy, jeśli stwierdzi, że pierwszy proces był niesprawiedliwy, zwłaszcza przy najwyższym wymiarze kary, i że ona zasługuje na kolejną rozprawę. Jeśli to zawiedzie, pozostaje ułaskawienie? Gubernator? Nie stosujemy ułaskawienia w Teksasie. Niby taka możliwość istnieje, ale nie jest wykorzystywana. Załóżmy, że pani córka wraca do domu. Co by pani zrobiła? Przytuliłabym ją, uściskała. Pewnie byśmy płakały. A potem razem przeżywały żałobę i ruszyły dalej. Walczyłybyśmy też o innych. To jest bardzo złe. Kara śmierci jest zła, przynosi tylko kolejne ofiary. To musi się skończyć. Muszą istnieć inne sposoby, zwłaszcza jeśli ktoś jest niewinny. Ona jest niewinna. I kiedy wszystko się wyjaśni, może wiele się zmieni. Cały czas przedstawia się jako ofiara. Zrozpaczona ofiara niesprawiedliwości. I robi to od 15 lat. Gdyby spełniły się pani marzenia i wyszłaby pani stąd, co by pani zrobiła? Wyobrażam sobie, jak padam na kolana, a syn rzuca mi się w ramiona. Oczywiście wtedy był mały. Teraz dorósł. Tak. Pewnie by mnie podniósł. Nie mogłam przytulić syna przez 16 lat. Syna ani nikogo z rodziny. Moja matka tak wiele przeszła. Nie mogłam opłakać swoich dzieci. Nie mogłam ich pożegnać. Musiałam to w sobie stłumić, by mieć siłę do walki. By pokazać, że tego nie zrobiłam. Devon i Damon szli przez życie, trzymając się za ręce. Teraz są aniołami i razem bawią się w niebie. Za chwilę być jak superbohater. Czy internetowi herosi naprawdę przekraczają granice? A może jedynie nas oszukują dla chwili wątpliwej sławy? Zobacz to tylko na Discovery Channel.